Siemko. Cześć wszystkim. Co tam słychać u was? Yo-yo. Filiś mówi do was yo-yo. A my idziemy teraz do mojej mamy. Znowu. W sobotnie popołudnie. Mami! Idziemy do babci, nie? Filip, do jakiej babci idziesz? Ewy. Do babci Ewy. Idziemy sobie na kawkę. Ciasto. W sobotnie popołudnie. Filip się już, jak widzicie, lepiej czuje. Antybiotyk zaczął działać. Temperatury już nie ma. Wczoraj miał cały dzień temperaturę 38-39 stopni. Był bardzo nieswój, bardzo zmęczony, więc nic nie nagrywałem wczoraj, bo trzeba było się nim opiekować. Bo Magda też wczoraj do pracy szła. A dzisiaj? Pamiętacie tą panią, co uciekała na hulajcie przede mną w środę czy w czwartek? No to ona. Wróciła do mnie. I czeka na niego. No, czeka na mnie na ławeczce. Tradium, jak widzicie, pogoda piękna. Ja, zimno. Nie, to. Trzeba się cieszyć z tego, co się jest. Nie, Filip? Chyba pokazać ci stronę oka na jubileusz. Gdzie? No tam, pan dokładnie. A nie widziałem. No ja, w przyszłym tygodniu będą tak zwane streets celebrations, party street, tak zwane. Bye. Rudy ryc. Dla mnie go nie będzie. No. Mam powiem, wszystko spoko. Filipek też miał przejść wczoraj. Wczoraj? Nie, wczoraj, przepraszam. Wczoraj miał serwis swojego hosta. Niezapowiedzianie. Wkurzona była jak nic. No, Madzia była wkurzona, bo spała po nocy, a tutaj jakiś dziad jej puka. Jeszcze musiałam wyciągać te hosta wszystko. Dobra, już tam. Co? No, taka króciutka wrzuteczka. Później jeszcze do was dogram. Jak będziemy ewentualnie wracać do domu. To więc trzymajcie się. Nie, nie wiem, czy u babci pewnie, żebyśmy nagrali. No to zobaczę, coś tam nagram. Nie wiem, czy tam kogoś nagram jeszcze. Jak będą chcieli. Z ogródka może coś nagram. Babcia rozrobiła remont ogródka. No, mama trochę porobiła sobie w ogrodzie. To więc do zobaczyska. Pa. Siemandero. Właśnie wracamy do domu od mamusi. Wracamy do domu od mamusi, nie? No nie nagrałem. Nagram, no mama, no nie nagrałem, co mam. Gdzie jedziesz? Do Windy. Gdzie? Do Windy. Jakie Windy? Nie do Windy, jedziemy po domu. Tylko że innym autobusem. Na Woodside. Trochę Bedford. Na Woodside. Aha. Madzia. Masz kurczyka, masz tego kurczyka? No, nie zgub, Filip. W ręce wyjął. Ale wsadź z powrotem. Adidas. Usiądź prosto. No dobra. Będziemy w domu, to się włączę. Narty. Siemaneczko. Właśnie jesteśmy w domku. No już... żeśmy przyjechali już jakieś dobre godziny, półtorej temu, ale... Teraz dopiero włączyłem, no bo na huraka żeśmy szybko przygotowywali troszeczkę kolacyjkę, żeby zdążyć na mecz, na finał Ligi Mistrzów. No właśnie, już jesteśmy po meczu. No, oczywiście Real Madrid wygrał. Tak czułem, kibicowałem Realowi, więc pewnie kibice Liverpoolu się zawiedli trochę. No a oni też dosyć sporo osiągnęli, drugie miejsce w Premier League.
Tak samo wygrali Carling Cup, FA Cup, to więc bardzo dobry sezon moim zdaniem. I nadal na pewno i tak się w przyszłym sezonie będą liczyć w grze o mistrza Anglii, to więc tak sobie oglądałem właśnie ten finał, to co powiedziałem właśnie, że mam nadzieję, że kiedyś sobie, że mam taki plan, żeby z Filipem sobie na mecz w Premier League co pojechać w Manchesteru, żeby grali u siebie. To więc też oczywiście wam z tego nagram, z tego pobytu, mam nadzieję, żeby żadnych ekstraców z Filipkiem nie będzie, bo wiadomo, wiecie jak to, my z Filipkiem za bardzo też planować nie możemy. Się Filipek już w łóżeczku śpi, Madzia też poszła do góry już, sobie leży tak samo, odpoczywa. No jak widzieliście, byliśmy dzisiaj u mojej mamy, trochę spędziliśmy czas razem u mamy, tak samo w mieście. Zocia kupiła mi spodnie do plecy, bo już mi się to moje stare trochę już przytarły. No i tyle. Dzisiaj tak za bardzo mówię, taki luźny dzionek, za dużo nie nagrywaliśmy, ale też, tak jak mówiłem, na troszeczkę dla was będę nagrywał. Może taki nie za ciekawy może dzionek dzisiaj, taki trochę może do oglądania, nie za bardzo interesujący, ale tak mówię, będę nagrywał wszystko dla was. To więc do zobaczenia jutro, jutro jak będzie, jutro jest niedziela. Zobaczymy, jakie plany będziemy mieli jutro. To też wam coś nagram. Coś ciekawego. To więc trzymajcie się, dobrej nocy. I jeszcze na punkty. Jeszcze krótkie tam, krótko tak okiem luknąłem, bo dzisiaj była walka Pudzianowskiego z Materlą. No i no Pudzian zniszczył Materlę. Normalnie ten knockout w tej pierwszej rundzie to wow. Takie ciosy oberwać. No bo nie było, no. Może schód, bo tak jak pisali, że o bardzo Pudzian, bardzo dużo schód i widać to po nim, że tak jak potrzebuje schudnąć te kilka kilogramów, to bardzo dobrze potrafi w dobrym i krótkim czasie szybko to zrobić, ale widać, że siła nadal jest. Jednak jakby nie było tyle lat, co był tym strongmanem, to petarda w łapie zawsze zostaje, moim zdaniem, to więc powalić może, wiadomo, ci co mają większe doświadczenie, to go na pewno powalą, ale tak, żeby chyba wydaje mi się, że od tej pory jak zaczął chyba walczyć, nawet na początku, to mi się wydaje, że chyba jeszcze żaden zawodnik go nie znokautował. Może wygrał na punkty, albo chyba jeden z zawodników mu gilotynę chyba zarzucił i wtedy chyba on odklepał, ale tak, żeby typowo był knockout albo coś, to chyba Pudziana chyba jeszcze nikt nie położył. Tak, żeby typowo na knockout. Więc fajnie by było może go w MMA w tym w MMA zobaczyć, ale w Stanach, w UFC. Ale mi się wydaje, że to już chyba nie ten wiek, chyba już mu raczej wiek nie na tyle nie pozwoli, żeby wiadomo, w level wyżej organizacji walczyć tak typowo, bo na pewno można powiedzieć, że w Europie Polska Federacja MMA się liczy, ale jeżeli miałaby konkurować, mi się wydaje, że w Stanach to raczej chyba to jest chyba inna liga, tak mi się wydaje. Ale cóż. Bardzo bym zapalić interesujący weekend, sobota, bo i Liga Mistrzów, i ci, co się interesują sztuką walki, no to fajny weekendik można było sobie zaplanować. No, to więc trzymajcie się, tak jak powiedziałem. Lajkujcie, subskrybujcie, zostawcie miły komentarz. I do jutrka. Dobrej nocy. Narty.